Sprawa, o której zaraz opowiem, wyróżnia się spośród innych motywem, jakim kierowali się sprawcy. Idąc za jednym z portali, to jedyny taki przypadek w historii polskiej kryminalistyki. Nie wiem, czy to prawda, ale pewne jest, że sprawa mimo przedstawionego rozwiązania jest równie tajemnicza, co wiele spraw nierozwiązanych. Dość mocno oscyluje wokół tematyki okultyzmu, w szczególności satanizmu, ale już na wstępie zaznaczam, że nie będę się zagłębiać w opisy rytuałów czy wierzeń uczestników, więc jeżeli u kogoś takie tematy budzą niepokój, to bez obaw. Wchodzenie w szczegóły niewiele by zmieniło, może poza zbudowaniem straszniejszego klimatu, co i tak jest według mnie zbędne, ponieważ bez tego historia również jest przerażająca. Skupię się więc na opisie faktów, racjonalnych wniosków, a także aspekcie psychologicznym. Reszta pozostaje do waszej, zapewne różnorodnej interpretacji, bo domyślam się, że inaczej tę historię może odebrać osoba wierząca, inaczej ateista, a inaczej agnostyk. Żeby zamknąć wszystkie kwestie organizacyjne we wstępie, to jeszcze dwie krótkie informacje. Po pierwsze, w źródłach są rozbieżne dane odnośnie imion niektórych osób. Będę więc posługiwać się imionami z najbardziej obszernego źródła, gdzie prawdopodobnie są one pozmieniane, aczkolwiek domyślam się z jakiego powodu i przy tym pozostanę. Po drugie, osoby słuchające na YouTube, proszę się dziś nie nastawiać na zaawansowany graficznie odcinek, ponieważ zdjęć będzie zaledwie kilka, dlatego że w artykułach ich po prostu nie ma. Słowem wstępu to tyle, a teraz zapraszam Was do wysłuchania odcinka z województwa śląskiego pod tytułem Tajemniczy bunkier. Przenosimy się do lat 90. XX wieku. Dziś nie będę opisywać jednego roku, a skupię się na ogólnym obrazie dekady, bo tło historyczne pozostaje nie bez znaczenia dla sprawy. Polska przechodzi transformację ustrojową, czasy dla wielu ludzi są dość niepewne, a w powietrzu czuć wszechobecny lęk przed nieznanym. Upada wiele zakładów, co skutkuje coraz mocniej zarysowującym się widmem bezrobocia. Na Śląsku, gdzie rozgrywa się akcja dzisiejszego odcinka, również nie jest kolorowo, ponieważ coraz bardziej zadłużone spółki węglowe dokonują masowych zwolnień. Nastroje są bardzo zaognione, wielu górników nie wie co robić, boją się przebranżowienia, ponieważ całe życie pracowali w kopalni, a jednak muszą za coś utrzymywać rodziny. W związku z tym wielu z nich szuka jakiegokolwiek zatrudnienia, nawet jeżeli miałaby to być praca na czarno. Część byłych górników nie znajduje jednak nawet takiego zatrudnienia i pozostaje na bezrobociu, pogrążając się w apatii, bez żadnego planu co dalej. Do kulminacji dochodzi w 1995 roku na demonstracji w Warszawie, która przekształca się w bójkę między górnikami i policją, a w efekcie której 40 osób zostaje rannych. Oczywiście są też tacy, którzy w transformacji widzą szansę na wzbogacenie się i powoli rozkręcają własne biznesy. Występują coraz wyraźniejsze nierówności społeczne, zazdrość między członkami społeczności i powszechne do dziś demonizowanie bogactwa, czyli na przykład znane przekonanie pierwszy milion trzeba ukraść. Akurat w tamtym czasie trudno się dziwić takiemu podejściu, bo to też złoty czas dla polskiej mafii, która niewątpliwie kojarzy się z dużymi pieniędzmi i nieetycznym działaniem, więc nasuwa to pewne skojarzenia. Bardziej zastanawiające jest takie przekonanie w dzisiejszych czasach, ale to już motyw na inny odcinek. W każdym razie w latach 90. można kupić wiele różnorodnych towarów sprowadzonych z zagranicy, ale na przykład poczucia bezpieczeństwa kupić się nie da, a jest to towar chyba najbardziej deficytowy w tamtym okresie. Wielu rodziców, którzy kiedyś wkraczali w dorosłość w zupełnie innych realiach,
nie wie jak pokierować swoje dzieci i jak być dla nich autorytetem. Skupiają się przede wszystkim na przetrwaniu i zapewnieniu środków do życia. Coraz bardziej powszechne zaczyna być również zainteresowanie zjawiskami paranormalnymi, na przykład wywoływaniem duchów, co jest pewnego rodzaju ucieczką w świat skrajnie inny od szarej rzeczywistości. Ciekawy kontrast w stosunku do tego, że Kościół jest w tamtym czasie na bardzo mocnej pozycji, ponieważ religia to dla wielu właściwie jedyny stały aspekt w świecie nieustannych zmian. I tak chyba można podsumować lata 90. jako czas dużych kontrastów. Znając czas akcji, przechodzimy do miejsca. Historia rozgrywa się w Rudzie Śląskiej, czyli średniej wielkości mieście w województwie śląskim, zamieszkiwanym przez trochę ponad 130 tysięcy osób. W latach 90. mieszkańców było znacznie więcej, bo był to okres największego zaludnienia Rudy. Później ta liczba spadała. Akcja rozgrywa się na Halębie, czyli dzielnicy położonej w południowej części Rudy Śląskiej. Dominującą zabudowę Halęby stanowią bloki, dookoła których znajduje się imponująco dużo zieleni. I to nie tylko takich rozplanowanych osiedlowych trawników, ale w pobliżu jest także las. Poza tym to raczej taka zwykła, nie wyróżniająca się niczym dzielnica. Jest rok 1997, a na Halębie mieszka pewna grupa nastolatków. Wszyscy mieszkają tam praktycznie od zawsze. Przez całe życie kojarzyli się minimum z widzenia, a w pewnym momencie połączyły ich wspólne zainteresowania, czyli szeroko pojęte mroczne klimaty. Wszyscy członkowie grupy są mocno zafascynowani okultyzmem i zjawiskami paranormalnymi. Dodatkowo łączy ich podobny gust muzyczny i zamiłowanie do heavy metalu, a ściślej mówiąc jego podgatunku, czyli black metalu, który w tamtych czasach był kojarzony ze wszystkimi zespołami wykorzystującymi w swoich tekstach i wizerunku motywy satanistyczne. Opiszę wam teraz po kolei każdego z głównych bohaterów historii. Pierwszy z nich to 19-letni Robert, nazywany przez znajomych Robsonem. Chłopak chodzi do 4. klasy technikum budowlanego, ma długie włosy, jest dość wysoki i szczupły. Mieszka w jednym z halembskich bloków, razem z rodzicami i prawdopodobnie dwiema młodszymi siostrami. Tata Roberta jest górnikiem, dużo pracuje, najczęściej na nocne zmiany, a mama zajmuje się domem. W ciągu dnia tata zazwyczaj odsypia i ma opracowany do tego system, polegający na tym, że sen dzieli na dwa bloki. Najpierw śpi przez kilka godzin rano, od razu po powrocie z kopalni, później wstaje, spędza czas z żoną i córkami, pomaga w domu i robi zakupy. Po południu kładzie się ponownie i znów śpi przez kilka godzin, aż do wyjścia ponownie do pracy. Problem w tym, że w trakcie tego okienka, kiedy akurat ma czas wolny i nie śpi, jego syn zazwyczaj jest w szkole. Z kolei mama Roberta, która więcej czasu spędza w domu, znacznie więcej uwagi poświęca młodszym córkom, więc syn czuje się odrzucony przez obojga rodziców. Trudno stwierdzić, czy w związku z tym żywi do nich jakieś negatywne uczucia, bardziej chyba odczuwa obojętność. Prawdopodobnie, kiedy zauważył, że rodzice nie poświęcają mu zbyt wiele uwagi, odizolował się i wyrobił sobie takie przeświadczenie o samowystarczalności. Rodzice nie próbują dotrzeć do syna, ponieważ są zajęci innymi sprawami i nabierają przekonania, że widocznie taka natura Roberta, że woli spędzać czas sam. Niewątpliwie Robert jest introwertykiem, ale to nie znaczy, że nie odczuwa potrzeby wchodzenia w jakiekolwiek relacje. Przez otoczenie postrzegany jest jako skryty, zachowawczy i nie okazujący emocji. Niektórzy uważają taką postawę za opryskliwą, a Robert wydaje im się wyniosły, tak jakby miał poczucie wyższości nad innymi. Dlatego też szczególnie wśród sąsiadów, chłopak ma nie najlepszą opinię, za to w szkole wręcz przeciwnie. W technikum uchodzi za spokojnego ucznia, bez skłonności do agresji. Nauczyciele uważają, że uczy się przeciętnie, nie wyróżnia się spośród pozostałych. Tylko raz w trakcie całego okresu nauki ten obraz został zachwiany,
bo to właśnie w szkole doszło do pewnego niepokojącego incydentu. Wszyscy wiedzieli, że Robert lubi czytać horrory, a w pewnym momencie zaczął mocno interesować się okultyzmem. W szkole krążyły plotki, zresztą prawdziwe, że Robert pomalował ściany swojego pokoju na czarny kolor, bo tak bardzo fascynował go mrok. Korespondowało to z jego wizerunkiem i zainteresowaniami, o których rówieśnicy wiedzieli, ponieważ Robert otwarcie o nich mówił. Liczył, że może uda mu się nawiązać znajomości z osobami, które lubią podobne klimaty. Nie wydawało się to niczym groźnym do czasu. Na etapie trzeciej klasy technikum rodzice Roberta otrzymali w jego sprawie skargę ze szkoły. Podobno ich syn groził jednej z koleżanek i miał powiedzieć, że odbierze jej życie, aby złożyć ją w ofierze szatanowi. Jego mama bardzo się przejęła i poszła do szkoły, aby porozmawiać o tym z pedagogiem oraz psychologiem. Nie wiedziała, jak ma postąpić w takiej sytuacji, dlatego też liczyła na pomoc ze strony specjalistów. Po kilku rozmowach stanęło na ustaleniu, że w szkole będą Roberta bacznie obserwować, szczególnie zwracając uwagę na jego zachowanie i kontakty z innymi uczniami. W kolejnych miesiącach nikt nie zauważył żadnych niepokojących sygnałów, więc temat ucichł. Zainteresowania Roberta się jednak nie zmieniły, po prostu chłopak świadomy ryzyka oraz tego, że znajduje się pod obserwacją, przestał o nich mówić otwarcie. Kolejną osobą należącą do paczki jest Tomek. Jest on o rok młodszy od Roberta, więc w 1997 roku ma 18 lat. Z Robertem poznali się przypadkiem, gdy okazało się, że dzielą wspólne zainteresowania. Prawdopodobnie po raz pierwszy spotkali się przez wspólnych znajomych, a gdy odkryli, że interesuje ich to samo, narodziła się między nimi więź. Spotykają się głównie po szkole, ponieważ uczęszczają do różnych techników. Tomek zdecydował się na kontynuowanie edukacji w technikum o profilu ekonomiczno-górniczym. Poza tą różnicą wiele ich łączy, bo Tomek, podobnie jak Robert, jest introwertykiem. Dodatkowo jest dość zamknięty w sobie, bardzo spokojny i opanowany. Trudno znaleźć osobę, która kiedykolwiek słyszałaby, że Tomek krzyczy albo chociaż mówi podniesionym głosem. Bardzo trudno go wyprowadzić z równowagi. Za to tym, co znacznie odróżnia go od Roberta, jest aspekt wizualny. Tomek bardzo dba o swój wygląd, stara się elegancko ubierać, a także sprawiać wrażenie elokwentnego. Zależy mu przede wszystkim na nienagannym wizerunku. Osiąga rewelacyjne wyniki w nauce, a szczególnie dużą wiedzą może pochwalić się na historii, ze względu na to, że ta dziedzina bardzo go interesuje, więc też poza szkołą poświęca jej dużo uwagi. Dodatkowo jest ambitny, często opowiada o swoich planach na przyszłość, a dokładnie o wymarzonych studiach, czyli prawie lub politologii. Jeszcze ostatecznie nie zdecydował, ale jest pewien, że chce iść na jeden z tych kierunków. Z Robertem połączyło go przede wszystkim zamiłowanie do tej samej muzyki, czyli metalu. Tomek lubi nie tylko słuchać określonych rytmów, ale też sam umie grać na gitarze i często robi to w wolnym czasie. Poza tym dużo czyta, głównie książki historyczne, a także te poświęcone motywom satanizmu. Mieszka na Halembie razem z rodzicami i dwójką braci. U nich wygląda to inaczej niż w rodzinie Roberta. Mama i tata poświęcają Tomkowi część uwagi, jednak też nie jakoś przesadnie dużo. Rodzice są zainteresowani głównie wynikami w nauce, a widząc, że syn uczy się bardzo dobrze, uznają, że wszystko jest w porządku i właściwie nie ingerują w to, co Tomek robi w wolnym czasie. Nie wiedzą o jego zainteresowaniach okultyzmem, zresztą podobnie jak rówieśnicy, którym Tomek nie zwierza się ze swojego hobby. Ewentualne elementy satanizmu, których znajomość chłopak przejawia, koleżanki i koledzy wiążą z zainteresowaniem historią, ponieważ motywy zła i mroku pojawiały się w kulturze od wieków, więc też nic dziwnego, że Tomek o nich wie, skoro mówiąc kolokwialnie siedzi w temacie. Mimo tego pozornie idealnego obrazu, Tomek, podobnie jak Robert, ma na koncie pewien niebezpieczny incydent. Nie groził nikomu tak jak jego kolega, bardziej można powiedzieć, że zagrożenie stanowił dla siebie. Było to wiele lat wcześniej, gdy miał zaledwie 14 lat.
Przechodził wtedy przez trudny okres i podjął nieudaną próbę samobójczą. Wziął sporą ilość tabletek, które znalazł w domu, jednak rodzice szybko zareagowali i udało się go uratować. Jakiś czas później zranił się nożem w brzuch, ale rana okazała się dość płytka i nie stanowiła zagrożenia dla życia. Później podobne sytuacje już w ogóle nie występowały. Oprócz Roberta jeszcze jedna osoba wie o mrocznej stronie Tomka. Jest to Kasia, jego rówieśniczka i dobra koleżanka. Dziewczyna jakiś czas wcześniej przechodziła okres buntu i szukała dla siebie nowej drogi. Zbierała wiedzę o różnych religiach, ale ostatecznie Tomek przekonał ją do satanizmu. Wytłumaczył jej to tak, że to po prostu zbiór pewnych zasad i przykładem takiej zasady może być to, że jeżeli kogoś nie lubisz i coś w danej osobie ci nie odpowiada, to powiedz o tym wprost. Zasada powszechnie znana jako otwarta komunikacja z tego co wiem, ale widać nie tylko. W każdym razie Kasię taki stan rzeczy przekonuje i zaczyna praktykować taką samą filozofię życiową jak jej kolega. Poza Kasią o wszystkim wie jeszcze Hania, była dziewczyna Tomka, młodsza od niego o 2 lata. Para spotykała się kiedyś przez kilka lat. Zaczęło się już w podstawówce, kiedy nikt nie traktował tego jeszcze poważnie. Jednak Hania i Tomek, wbrew wszystkim oczekiwaniom, przez długi czas chodzili ze sobą. Ich drogi rozeszły się jednak, gdy Tomek poszedł do technikum. To wtedy on i Hania oddalili się od siebie i ostatecznie zerwali. Dziewczyna, mimo że wiedziała o jego mrocznych zainteresowaniach, sama ich nie podzielała. Po rozstaniu zupełnie się odcięła, natomiast Tomek jeszcze bardziej zagłębił się w ideę satanizmu i zaczął szukać znajomych o podobnych zainteresowaniach. Kolejną osobą z grupy jest 17-letnia Karina. Tomek poznał ją kiedyś przez Hanię, ponieważ dziewczyny chodziły razem do podstawówki. Poza tym ona i Tomek mieszkali bardzo blisko siebie, właściwie w sąsiednich blokach, a Tomek ze swojego mieszkania na parterze widział okna mieszkania Kariny. Rodzice dziewczyny są nauczycielami i ma także rodzeństwo, starszą siostrę. Karina, mimo że całe życie wychowywała się na Halembie, to zawsze marzyła o wielkim świecie. Udało jej się spełnić marzenie i dzięki pomocy rodziców, gdy doszło do wyboru szkoły średniej, zdecydowała się na kontynuowanie nauki za granicą w Londynie. Prawdopodobnie wcześniej wyjechała tam jej siostra, więc Karina miała się u kogo zatrzymać. Zagraniczne życie spodobało jej się na tyle, że dalsze plany edukacyjne również wiąże z Londynem. Planuje skończyć tam studia, a także zdać egzamin potwierdzający jej poziom znajomości języka angielskiego. Rodzice uważają Karinę za wesołą, towarzyską i bezproblemową córkę, jednak tego zdania nie podzielają jej znajomi. Jeszcze przed wyjazdem dziewczyna często zwierzała im się z różnych problemów i przeżywanych dramatów. Kilkukrotnie wspominała też, że chce odebrać sobie życie. Dodatkowo męczyły ją niespełnione nadzieje miłosne związane z Tomkiem. Gdy on i Hania zerwali, Karina zbliżyła się do niego, Tomek również był nią zainteresowany i przez kilka miesięcy byli parą. Po rozstaniu dla Tomka był to rozdział zamknięty, ponownie traktował Karinę tylko jak koleżankę, jednak ona cały czas była w nim zakochana i obwiniała siebie o rozpad związku, myśląc, że to jej wina, bo jest dla Tomka za głupia. Po wyjeździe do Londynu sprawiała wrażenie zadowolonej z życia, koncentrowała się przede wszystkim na edukacji, stała się bardziej samodzielna i znalazła pracę dorywczą. Mimo to nadal utrzymywała z Tomkiem kontakt, ponieważ pisali do siebie listy. W listach Karina próbowała z nim trochę flirtować, jednak Tomek był dość rzeczowy i skupiał się głównie na opisywaniu tego, co się dzieje na Halembie i wypytywał ją jedynie o życie w Londynie. Ostatnim z głównych bohaterów jest najmłodszy z całej grupy, Kamil. W 1997 roku chłopak skończył 16 lat. Na Halembie mieszka z rodzicami i starszymi braćmi. Ma kłopoty w szkole, nie wiem co to dokładnie znaczy, czy bardziej chodzi o naukę, czy zachowanie, czy może jedno i drugie. W każdym razie rodzice szukają pomocy u psychologa, aby dotrzeć do syna. Czy odnieśli pozytywny skutek? Trudno stwierdzić.
Wiadomo natomiast, że Kamil poznał Roberta jeszcze w podstawówce, gdzie chodzili do innych klas ze względu na różnicę wieku, ale jednak ich drogi jakoś się połączyły. Szybko okazało się, że dobrze się dogadują i tak zostali przyjaciółmi. Spędzali ze sobą bardzo dużo czasu i wiedzieli o sobie praktycznie wszystko. Później ich drogi się rozeszły, jednak gdy Kamil poszedł do szkoły średniej, odnowili kontakt, zaczęli znów ze sobą rozmawiać i spędzać czas. Kamil, podobnie jak Robert, był żywo zainteresowany satanizmem i tak kolega poznał go również z dzielącym te same zainteresowania Tomkiem. Po pewnym czasie chłopcy zauważyli, że mimo wspólnego hobby, Kamil sprawia wrażenie, jakby siedział w tym znacznie głębiej. Robert oraz Tomek poszerzali wiedzę teoretyczną na temat satanizmu, posiłkując się głównie książkami i to zdawało im się wystarczać, natomiast Kamil bardzo chciał poznać stronę praktyczną i odprawiać rytuały. Często opowiadał o swojej relacji z szatanem, a raz powiedział kolegom, że gdy zamknie oczy, to usłyszy, jak demony mówią mu, która godzina. Tak też zrobił, a gdy po tym spojrzał na zegarek, stwierdził, że demony miały rację. Faktycznie niesamowite. Na temat głównych bohaterów to tyle, więc podsumowując, mamy 19-letniego Roberta, 18-letniego Tomka, 17-letnią Karinę i 16-letniego Kamila. Do paczki okazjonalnie dołączały inne osoby, jednak na ich temat nie ma zbyt wielu informacji. Jedyny wyjątek od tej reguły stanowi Ireneusz, który czasowo się z nimi zadawał i kilka rzeczy o nim wiadomo. Nie ma to aż takiego znaczenia, ale przedstawię wam go krótko, żebyście zobaczyli, jakie kontrasty były pomiędzy członkami grupy. Ireneusz, tak jak reszta, mieszka na Halembie, jednak odróżnia go poziom wykształcenia, ponieważ ukończył jedynie szkołę podstawową i dalszej edukacji nie planuje. Z zawodu jest piekarzem i mieszka z tatą, którego prawdopodobnie utrzymuje, bo mężczyzna jest bezrobotny. W przeszłości zdarzały mu się różne wybryki, z czego najcięższym była dewastacja grobów na pobliskim cmentarzu. Był wtedy pod wpływem alkoholu, jednak mimo to sąd oczywiście uznał go za winnego i Ireneusz został skazany na 5,5 roku w zawieszeniu. Z nastolatkami z Halemby zaczął spotykać się przez Tomka, który zagadał do niego kiedyś na ulicy po tym, jak zauważył, że chłopak nosi przypinkę z pentagramem. Po krótkiej rozmowie okazało się, że Ireneusz, podobnie jak reszta, jest zainteresowany ideą satanizmu, aczkolwiek jest też zadeklarowanym ateistą i otwarcie mówi, że nie wierzy ani w Boga, ani w szatana. Do wierzeń swoich kolegów podchodzi więc z dystansem, bardziej kierowany ciekawością niż wiarą. Po jakimś czasie proponuje Tomkowi, Robertowi i Kamilowi zorganizowanie wspólnego miejsca spotkań u niego w piwnicy. Chłopacy się zgadzają, wspólnie porządkują przestrzeń i nazywają ją klubem. Ich głównym klubowym zajęciem staje się zorganizowanie seansów spirytystycznych, a także podejmowanie nieudanych prób wywoływania duchów. Nie wiem, jak długo Ireneusz należał do paczki, jednak w momencie, gdy rozgrywały się kluczowe wydarzenia, nie zadawał się już z nastolatkami. Prawdopodobnie skoro nie traktował tego tak poważnie jak reszta i po prostu się bawił, to po jakimś czasie zwyczajnie mu się to znudziło. Pewnego letniego popołudnia Tomek, Ireneusz, ich wspólny kolega Piotr, a także dwie koleżanki wybierają się do lasu leżącego w okolicach Halemby. Tam, idąc ulicą Skośną, natrafiają na bunkier. Prawdopodobnie tego nie wiedzą, ale odkryli poniemiecki schron numer 44, wybudowany w czasie II wojny światowej. Bunkier od razu spodobał się nastolatkom i kierowani ciekawością postanawiają lepiej go zbadać. Schron okazuje się być dość wysoki, więc po kolei wspinają się na górę, aby lepiej się rozejrzeć. Z tej perspektywy widać, że bunkier jest dobrze ukryty, znacznie oddalony od głównej drogi i wszelkich zabudowań. Ma także wejście prowadzące do środka oraz okienko, jednak tym razem postanowili zostać na zewnątrz. Tam po krótkim przygotowaniu zaczynają odprawiać rytuały satanistyczne, o jakich wcześniej czytali w książkach,
a także inne, ponieważ między Tomkiem a jedną z dziewczyn dochodzi do zbliżenia. Nie są jedyni, ponieważ była jeszcze inna para, która ze sobą współżyła i generalnie chłopakom się to tak spodobało, że później zaczęli umawiać spotkania regularnie i wspólnie ustalili, że zawsze muszą zapraszać dziewczyny, bo bez nich to jednak bez sensu. Trochę mi to przypomina historię Ewy z drugiego odcinka. Tam też były, jak to nazywali, śluby w bunkrze, tylko tu w tle jest jeszcze ten aspekt satanizmu i wywoływania duchów. Późniejsze spotkania odbywały się w środku bunkra w różnym składzie. Oprócz tego, że spotykali się w wiadomym celu, to odprawiali też regularne seanse spirytystyczne. Nie szło im to za dobrze i może was zaskoczę, ale nie udało się nigdy wywołać żadnego ducha, więc cała grupa zaczęła się wzajemnie obarczać winą. Dochodzi między nimi do częstych kłótni, a także zarzutów, że rzekomo jedni są mniej zaangażowani niż drudzy, nie biorą tego na poważnie itd. I nie są to tylko puste zarzuty, bo faktem jest, że dziewczyny uczestniczące w spotkaniach traktują to bardziej jako zabawę z dreszczykiem, natomiast chłopcy są zaangażowani i mocno wierzą w całą ideę i wszystkie rytuały. Oprócz tego podziału w grupie zaczyna wyłaniać się również przywódca, którym jest nikt inny jak Tomek. Chłopak nabiera przekonania, że właściwie to on poznał ze sobą większość uczestników i dlatego też on wszystkich trzyma razem. Często przewodniczy seansom, widać, że chce rządzić i zależy mu na tym, by wszyscy go słuchali. Na początku 98 roku, po wielomiesięcznej walce z nowotworem, umiera tata Tomka. Rodzina jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ jego mama musi sama utrzymać trzech synów, a jej jedynym źródłem dochodu jest renta. Te wydarzenia jeszcze bardziej nasiliły w Tomku taką chęć dominacji i przywództwa, a także potrzebę, by coraz częściej mówić o swoich planach na przyszłość. Tomek bardzo chce się wyrwać z halęby i zarabiać dużo pieniędzy, aby podnieść swój poziom życia. Wzrasta w nim również fascynacja satanizmem, coraz bardziej oddaje się jego ideom, a w różnych rozważaniach na ten temat towarzyszy mu Robert. Latem 98 roku chłopcy nadają sobie nowe imiona. Tomek zmienia imię na Adam, albo Adam Wielki, na cześć pierwszego człowieka wyrzuconego z raju, a Robert przyjmuje imię po jakimś demonie. Znacznie bardziej jednak niepokojący jest fakt, że bardzo poważnie podchodzą do rozmów na temat złożenia ofiary. Prym niezmiennie wiedzie Tomek i to on namawia Roberta do takich rozważań, na początku niezbyt chętnego, jednak przeważyło chyba zaufanie do Tomka i finalnie dał się przekonać. Tomek argumentuje wszystko swoimi rzekomymi wizjami, które objawiają mu się zawsze, gdy jest sam, nigdy przy Robercie, więc po prostu mu o nich opowiada i zgodnie z tymi wizjami musi odebrać komuś życie, żeby wejść dalej w mrok. Dodatkowo musi to stać się zimą, w styczniu, lutym lub ewentualnie w marcu. Robert we wszystko wierzy i po długich rozważaniach dochodzą do wniosku, że najlepszym pomysłem będzie namówienie ich wspólnego kolegi Piotra, który czasem uczestniczy w seansach, aby złożył w ofierze swoją dziewczynę. Przedstawiają mu ten plan, jednak Piotr nie jest szczególnie skory do współpracy. Uznaje, że to ostateczna czerwona flaga, zabawa się skończyła i czas odciąć się od Tomka i Roberta. Tak też robi i zresztą słusznie, tylko problem w tym, że nikogo nie informuje o tym, że jego ex-koledzy planują odebrać komuś życie i być może stanowią zagrożenie dla otoczenia. W związku z tym Robert i Tomek są zmuszeni do znalezienia innej potencjalnej ofiary i wspólnie decydują, że będzie to Kamil. Mają z nim dość bliską relację i chłopak im ufa, więc nie powinno być żadnych komplikacji. Dodatkowo wymyślają plan, zgodnie z którym to Robert, który kiedyś przyjaźnił się z Kamilem, ma się do niego zbliżyć. W związku z tym Robert i Kamil zaczynają spędzać ze sobą dużo czasu. Często wychodzą razem na spacery, czasem na piwo i rozmawiają na najróżniejsze tematy.
Najczęściej prowadzą rozważania na temat satanizmu i rytuałów, ale Robert nawet słowem nie wspomina o planie złożenia ofiary z człowieka. W międzyczasie, gdy Robert więcej uwagi poświęca Kamilowi, Tomek odbudowuje relacje z byłą dziewczyną, Hanią, i para ostatecznie do siebie wraca. Zaczynają snuć wspólne plany na przyszłość, rozmawiają o studiach, a także o założeniu rodziny. Dodatkowo Tomek zapewnia Hanie, że już zerwał z okultyzmem i nie bawi się w żadne wywoływanie duchów. Naturalnie jest to kłamstwo, ponieważ mimo tego, że temat trochę przycichł, to zarówno Robert, jak i Tomek cały czas pamiętają o swoim morderczym planie. Przenosimy się teraz o kilka miesięcy. Jest sobota 27 lutego 1999 roku. Tego dnia do Polski z Londynu przylatuje Karina. Dziewczyna planuje dłuższy pobyt, może ma jakąś przerwę międzysemestralną. W każdym razie w Rudzie Śląskiej zamierza spędzić najbliższe 3 tygodnie. Liczy, że w tym czasie udaje się spotkać z Tomkiem, w którym nadal się trochę podkochuje. Z listów, które wymieniają, wie, że kolega nadal jest zafascynowany okultyzmem. Ona, mimo że kiedyś też siedziała w tym temacie, już odpuściła, bo po prostu jej się to znudziło. W dzień przyjazdu Kariny, Tomek i Robert, korzystając z tego, że jest sobota, dzień wolny od szkoły, wybierają się na wycieczkę do Katowic. Tam udają się do sklepu z militariami i kupują 2 noże. Tomek tak zwaną finkę z rękojeścią w kształcie głowy konia, a Robert sztylet z rękojeścią w kolorze czarnym. Mimo upływu wielu miesięcy, chłopcy nie zrezygnowali ze swojego planu i wiedzą, że powoli zbliża się dzień, kiedy złożą ofiarę. Po całym procederze chcą sami odebrać sobie życie, a noże, które zakupili, mają być narzędziami zbrodni. I teraz uwaga! Tomek dochodzi do wniosku, że skoro on zamierza popełnić samobójstwo, to na drugą stronę chce ze sobą zabrać również swoją miłość, czyli Hanię. Uznaje, że sam nie będzie w stanie odebrać jej życia, dlatego prosi o pomoc Roberta. On i Hania się przyjaźnią, więc gdy Robert zaprasza ją na spacer, dziewczyna nie ma żadnych podejrzeń. Chodzą po okolicy i rozmawiają. Głównie o tym, że Robert jest zakochany w Karinie. Ona o tym nie wie, więc Hania stara mu się doradzić, jak ją poderwać. Robert ma ze sobą sztylet, jednak ostatecznie boi się wykonać drastyczny krok i nieświadoma niczego Hania uchodzi z życiem. Jako że dziewczyna miała się zaliczać jako ofiara złożona przez Roberta, a on nie odebrał jej życia, to wspólnie z Tomkiem decydują, że poza Kamilem drugą ofiarą będzie Karina, która akurat jest w Polsce. Robert generalnie nie jest co do tego przekonany, ze względu na uczucia, jakimi darzy dziewczynę, jednak Tomek mówi mu, że przecież wtedy już na zawsze będą razem, po drugiej stronie, i ostatecznie Robert się zgadza. We wtorek, 2 marca, idzie odwiedzić Karinę i opowiada jej o swoich planach na wieczór, czyli wizycie w bunkrze. Wspomina, że na spotkaniu ma być również Tomek, zamierzają porozmawiać przy piwie, a później chcą wywoływać duchy. Mimo że Karinę już takie tematy nie interesują, to gdy słyszy, że będzie miała okazję zobaczyć Tomka, od razu pyta, czy też może iść z nimi. Robert naturalnie się zgadza i ją zaprasza, bo właśnie na to liczył. Niezwłocznie kontaktuje się z Tomkiem i przekazuje mu informację, że wszystko poszło zgodnie z planem, a Karina wieczorem chce iść do bunkra. Tomek, słysząc to, idzie do Hani i odwołuje randkę, jaką mieli zaplanowaną na ten wieczór, mówiąc, że musi pilnie spotkać się z Kariną i Robertem. Dziewczyna jest niezadowolona, ale bardziej nawet zaskoczona, ponieważ zauważa, że Tomek jest ubrany bardzo elegancko. Ma białą koszulę, garnitur, płaszcz i eleganckie buty. Zazwyczaj chodzi tak ubrany na ich coniedzielną wizytę w kościele, a jest raczej oczywiste, że ze znajomymi nie będzie szedł na mszę. Tomek mimo pytań za wiele nie tłumaczy i wychodzi, kierując się w stronę mieszkania Roberta. W międzyczasie Karina mówi rodzicom, że wychodzi ze znajomymi. Rodzice wypytują, co to za wyjście, więc dziewczyna tłumaczy im, że idzie posiedzieć z Tomkiem i Robertem,
ale jeszcze nie zaplanowali, gdzie dokładnie. Rodzice się zgadzają, ale proszą, żeby nie wracała zbyt późno. Ustalają, że maksymalnie ma być w domu o 23:00. Karina przystaje na takie warunki i wychodzi. Pod blokiem czekają na nią Tomek i Robert, a po drodze dołącza także Kamil. Cała czwórka kieruje się w stronę bunkra. Przeniesiemy się teraz o kilka godzin. Jest 3 marca 1999 roku, godzina pierwsza w nocy. Tomek wchodzi do swojego mieszkania, robiąc przy tym sporo hałasu i budząc pozostałych domowników. Na korytarz wychodzi jego mama i doznaje szoku, ponieważ syn jest w zupełnie innym stanie niż parę godzin wcześniej przed wyjściem. Tomek ma całe ubranie oraz twarz w błocie, dodatkowo jego ręka pokryta jest krwią. Przerażona kobieta pyta go, co się stało, na co on odpowiada, że Robert zranił go nożem. Mama pomaga mu się rozebrać, jednak po zdjęciu płaszcza i marynarki okazuje się, że nie tylko na dłoni, ale i na białej koszuli znajduje się rozległa plama krwi. Chłopak zdejmuje koszulę i już wyraźnie widać, że ma dwie rany. Jedną na nadgarstku i drugą na brzuchu w okolicach pępka. Mama chce wezwać pogotowie, jednak Tomek stanowczo odmawia. Mówi, że zasadniczo nic mu nie jest i że rany wystarczy przemyć. Mama niechętnie się zgadza, wspólnie przemywają i opatrują rany, które faktycznie okazują się być dość płytkie. Zarówno ona, jak i młodszy brat Tomka, Janek, chcą usłyszeć wyjaśnienie, co dokładnie się stało. Tomek tłumaczy, że razem z Kariną, Kamilem i Robertem chcieli iść na piwo do baru mieszczącego się na Kłodnicy. Kłodnica to też dzielnica Rudy Śląskiej, znajdująca się obok Halęby. Po drodze Robert zaczął im się chwalić, że umie wywoływać duchy, a oni byli bardzo ciekawi, jak to się robi, więc zamiast do baru skręcili do opuszczonego leśnego bunkra. I teraz w źródłach są dwie wersje. Jedna to, że znajomi wysłali Tomka po wódkę, on się zgodził, a gdy wrócił, Karina i Kamil leżeli bez ruchu. Przytomny był jedynie Robert, który dźgnął Tomka nożem, po czym ten stracił przytomność. Gdy się ocknął, Roberta nigdzie nie było, więc zaczął czołgać się do domu i wtedy ubrudził się błotem. Według drugiej wersji, gdy stali przed bunkrem, Robert miał powiedzieć, że w trakcie seansu oprócz niego w środku może być tylko jedna osoba. Jako pierwszy wszedł Tomek, ponieważ był najstarszy z całej trójki i po wejściu Robert ugodził go nożem w brzuch, Tomek stracił przytomność i dalsza część bez zmian. Dla mamy i Janka tłumaczenie jest wystarczające i wszyscy kładą się spać. Kilka godzin później, około 5 nad ranem, Tomek się budzi, ponieważ czuje się bardzo źle. Jest mu słabo, prawdopodobnie wcześniej stracił dużo krwi, a rany nie zostały dokładnie oczyszczone. Mama zarządza, że w takim razie nie ma na co czekać i Tomka trzeba jak najszybciej zawieźć do szpitala. Jako że sama nie ma auta, prosi Janka, aby przeszedł się po sąsiadach i zapytał, czy ktoś byłby w stanie ich podwieźć. Udaje się namówić jedną z sąsiadek i kobieta razem z Tomkiem jedzie do szpitala na Goduli, czyli jeszcze innej dzielnicy Rudy Śląskiej, leżącej dość daleko od Halęby. Przed wyjściem Tomek woła Janka i po cichu prosi go, aby poszedł do bunkra i sprawdził, czy Karina i Kamil żyją, bo gdy widział ich po raz ostatni, leżeli nieruchomo. Janek obiecuje, że sprawdzi, ale boi się iść sam, więc rano dzwoni do jednego z kolegów i prosi go, żeby z nim poszedł. Kolega się zgadza i wkrótce wyruszają do bunkra przy ulicy Skośnej. Bunkier okazuje się większy niż zakładali, a po wejściu w labirynt korytarzy, pierwszym co wyczuwają, jest silny zapach spalenizny. Idąc dalej, już z daleka zauważają fioletową skórzaną kurtkę, a gdy podchodzą bliżej, ubraną w nią dziewczynę. To Karina. Niedaleko niej leży Kamil. Już na pierwszy rzut oka widać, że nie żyją, więc wystraszeni chłopcy wybiegają na zewnątrz, następnie zawiadamiają rodziców, a ci z kolei przekazują informacje policji. Jest środa 3 marca, przedpołudnie. W bunkrze pracuje technik kryminalistyki zbierający ślady.
Udaje mu się zabezpieczyć prawdopodobne narzędzie zbrodni, czyli nóż. Oprócz technika na miejscu jest grupa policjantów, a także pani prokurator. Z przerażeniem oglądają wnętrze bunkra, ponieważ nigdy wcześniej nie widzieli czegoś podobnego. Oprócz noża zabezpieczone zostają kartki z łacińskimi napisami, a także częściowo wypalone świece. Na podłodze widnieje narysowany kredą pentagram, dookoła leży dużo śmieci, głównie butelek po winie, a w kolejnym pomieszczeniu dwa ciała. Karina i Kamil leżą na gałęziach, zwłoki zostały częściowo nadpalone. Na ścianach pomieszczenia, w którym się znajdują, ktoś namalował czerwoną farbą różne symbole związane z satanizmem, a także zapisał kilka fraz po łacinie. Śledczy szybko docierają do rodzin zmarłych i to zeznania rodziców Kariny okazują się być przełomowe, ponieważ zgodnie zeznają, że dzień wcześniej córka wybrała się na spotkanie z Tomkiem oraz Robertem. Około południa policjanci jadą do mieszkania Roberta i dokonują zatrzymania. Chłopak nie stawia oporu, współpracuje i od razu składa obszerne zeznania. Znając jego wersję wydarzeń, pani prokurator prowadząca sprawę od razu jedzie do szpitala, w którym leży Tomek. W rozmowie z nią chłopak pęka i również składa obszerne wyjaśnienia, pokrywające się z tym, co mówił Robert, jednak znacznie różniące się od tego, co wcześniej przedstawił mamie i bratu. Już od samego początku opis różni się od wcześniejszego, ponieważ Tomek przyznaje, że nie było żadnego planowanego wyjścia do baru na Kłodnicy i wszyscy wiedzieli, że od razu kierują się do bunkra. Po dotarciu tam zapalili świeczki i wspólnie przygotowali całą otoczkę do odbycia rytuału. Gdy Karina i Kamil zajęci byli recytowaniem łacińskich zwrotów, Tomek po cichu powiedział Robertowi, że ma w torbie nóż. Później cała czwórka wyszła na zewnątrz, ponieważ zrobili sobie przerwę na papierosa, a po powrocie zgasili większość świeczek. Zostawili jedynie dwie, aby cokolwiek widzieć. Następnie Robert kazał Kamilowi uklęknąć przed nim, a Tomek to samo polecił Karinie. Karina i Kamil wykonali polecenie i po tym byli zwróceni do siebie plecami. Robert i Tomek znów kazali im recytować zdania po łacinie i nagle rozpoczęli atak i zaczęli zadawać im ciosy. Według ich zeznań Robert Kamilowi, a Tomek Karinie. Do prawdziwości tych słów jeszcze wrócimy. Kamil chyba był zaskoczony i prawie się nie bronił, natomiast Karina owszem, co było widać po licznych zadrapaniach na jej dłoniach. Dziewczyna wołała Roberta, aby jej pomógł, jednak nie przyniosło to żadnego rezultatu. Karina i Kamil stracili życie 2 marca 1999 roku w wieku kolejno 19 i 18 lat. Po dokonaniu zabójstwa Robert i Tomek chcieli odebrać życie również sobie, tak jak wcześniej zaplanowali. Niespodziewanie jednak Robert powiedział, że mu niedobrze i musi wyjść się przewietrzyć. Tomek cały czas go obserwował przez okienko schronu i zauważył, że kolega wstaje i kieruje się ku drodze. Krzyknął, że ma natychmiast wracać, jednak Robert odpowiedział tylko, że musi iść po wódkę i zaraz wróci. Tomek nadal go wołał i w tym momencie sam ranił się w brzuch i nadgarstek, żeby zwrócić uwagę kolegi. Po tym padł na ziemię. Robert pobiegł do domu, gdzie zażył wszystkie tabletki, jakie znalazł. Sądził, że w ten sposób odbierze sobie życie, jednak okazało się, że tabletki, które wziął, to witaminy, więc nie wywołało to nawet wymiotów, nie mówiąc o poważniejszych skutkach. Po kilkudziesięciu minutach Tomek zebrał siły, wstał i skierował się do domu. Dalszy przebieg wydarzeń już znamy. Żaden z chłopaków nie przyznał się do nadpalenia zwłok i kwestia ta pozostaje niewyjaśniona. Najbardziej prawdopodobną wersją jest to, że ubrania zajęły się od resztek zapalonych świec, bo przypomnę, dwie świece pozostały zapalone. Ciała zostają przetransportowane do zakładu medycyny sądowej, gdzie biegły wykonuje sekcję zwłok. Karinie zadano 8 ran kłutych głowy i tułowia. Miała też liczne rany na palcach u dłoni, wskazujące na to, że broniła się przed atakiem. Kamilowi zadano prawie dwukrotnie więcej, bo aż 15 ran kłutych. Z badań krwi wiadomo, że żadne z nich nie było pod wpływem alkoholu, więc nadpalenie ciał musiało nastąpić już po śmierci.
Przyczyna zgonu bez zaskoczeń, liczne obrażenia narządów i wykrwawienie. Wracając do narzędzia zbrodni, to przypomnę, Robert miał ze sobą zakupiony wcześniej sztylet, który znaleziono na miejscu zbrodni. Z kolei Tomek posługiwał się finką, którą zabrał ze sobą. Z sekcji zwłok wynika, że Karinie i Kamilowi zadawano ciosy innymi narzędziami, czyli teoretycznie powinno się to zgadzać z zeznaniami chłopaków. Tylko że patolog w ekspertyzie napisał, że Karinie zadawano ciosy nożem dwusiecznym, czyli takim, który jest ostry z dwóch stron, przykładowo może to być sztylet, a Kamilowi nożem jednosiecznym, czyli ostrym z jednej strony, tak jak noże kuchenne, albo na przykład finka. Z tego wynikałoby, że to jednak Robert zabił Karinę, a Tomek Kamila, chyba że zamienili się nożami, co jednak jest dość wątpliwe. Po pierwsze dlatego, że Tomek zabierając nóż z miejsca zdarzenia, chciał zatrzeć ślady potwierdzające jego udział. Po co miałby więc zabierać nóż, którego nie używał, a zostawić ten, który używał? Po drugie, Tomek odczuwał potrzebę teatralizacji całego zdarzenia, dlatego ubrał się tak elegancko i zależało mu na użyciu noża z rzeźbioną rękojeścią, który skrupulatnie wybierał kilka dni wcześniej. Można więc wywnioskować, że obaj niezależnie od siebie skłamali na temat tego, kto kogo zabił. W jakim celu? To jest właśnie niewyjaśniona kwestia. Gdy Tomek poczuł się lepiej, prosto ze szpitala przewieziono go do aresztu. Na Halembie, jak się łatwo można domyśleć, zawrzało od plotek i wszyscy są zszokowani zaistniałą sytuacją. Rówieśnicy są szczególnie zaskoczeni udziałem Tomka w sprawie, bo przecież on nigdy nie przejawiał zainteresowania okultyzmem. Robert owszem, ale Tomek nigdy. Naturalnie całe to zaskoczenie osób postronnych mocno się gryzie z faktami i zeznaniami uczestników zabaw w bunkrze, którzy znali Tomka trochę lepiej. Szybko wychodzi na jaw, że Tomek nie tylko interesował się satanizmem, ale był kimś w rodzaju przywódcy wszystkich spotkań. Znajomi opowiadają o jego charyzmie, o zdolnościach do manipulacji, a także o tym, że Robert zdecydowanie pozostawał w cieniu Tomka. Tomek z żadnym z uczestników nie tworzył tak naprawdę bliskiej więzi, a mimo to umiał nakłonić ludzi do zrobienia wszystkiego, co chciał. Poza przesłuchaniami obaj oskarżeni zostają skierowani na obserwacje psychiatryczne, a także odbywają rozmowy z psychologami. Dla mnie to zawsze jeden z najciekawszych wątków w sprawach, tak jest i tym razem. I żeby niczego nie przekręcić, część opinii zacytuję, część sparafrazuję. Cytat pochodzi z książki pod tytułem Opowiem Ci o zbrodni, tom drugi, z rozdziału pod tytułem Szczególne potępienie, napisanego przez Małgorzatę i Michała Kuźmińskich. W pliku ze źródłami książka jest oznaczona jako źródło numer 1, gdyby ktoś chciał więcej informacji na jej temat. Niestety o Robercie informacji jest bardzo mało, natomiast opinia na temat Tomka jest dość obszerna. Jest zdolny do oceny standardów zachowania i ocen w sferze moralno-etycznej. Rozbieżność między rozumieniem norm i ocen społecznych, a obniżoną zdolnością przewidywania społecznego, świadczą o cechach osobowości psychopatycznej, charakteryzującej się dużą ogładą społeczną. Dodatkowo biegły wspomina o zaburzeniach w sferze odczuwania uczuć wyższych, tłumionej agresji, a także o tym, że funkcjonując w społeczeństwie, Tomek stara się sprawiać dobre wrażenie, ale nie odczuwa z tego żadnej satysfakcji i przez to dochodzi w nim do takiego konfliktu wewnętrznego i tworzy się w nim coś na kształt podwójnej natury. Co ciekawe, nawet w trakcie rozmowy z psychologiem, Tomek nie wychodzi z roli i mimo okoliczności stara się robić dobre wrażenie i trochę manipulować, żeby uzyskać określony wynik badania. Mówi to, co spodziewa się, że ludzie chcą usłyszeć. Badanie przebiega w takiej formie, że biegły zadaje pytania, a Tomek ma na nie odpowiadać, natomiast chłopak kilka razy w ogóle o to nie pytany, podkreśla, że jest praktykującym katolikiem i że rodzina to dla niego rzecz święta. Biegły oczywiście zauważa, że Tomek stara się zrobić na nim dobre wrażenie i odnotowuje to.
Dodatkowo w jego opinii Tomek znacznie bardziej od poczucia winy pielęgnuje w sobie poczucie krzywdy, ponieważ pytany o odczucia względem zbrodni martwi się przede wszystkim o to, że nie będzie mógł iść na wymarzone studia. Z opinii psychiatrycznej natomiast wiemy tyle, że zarówno Tomek jak i Robert w momencie popełniania zbrodni byli w pełni poczytalni. Wraz z opinią biegłego staje się oczywiste, że rana, którą Tomek zadał sobie w brzuch, była po to, żeby upozorować działanie osoby trzeciej. Chłopak miał świadomość, że nacięcie było zbyt płytkie, aby realnie stała mu się jakaś krzywda, tym bardziej, że w wieku nastoletnim miał już epizody z samookaleczaniem, więc miał też pewną świadomość, jak głęboko może wbić nóż. Udało się ustalić, że Tomek w dzień morderstwa ubrał się tak elegancko, bo chciał ładnie wyglądać w momencie, gdy będzie umierał. Dla niego to było trochę coś w rodzaju odgrywania przedstawienia, tak jakby zacierała mu się granica pomiędzy światem fantazji a prawdziwym życiem. W trakcie pobytu w areszcie kontynuuje swoją grę i poprzez gry psy namawia Roberta, aby ten wziął całą winę na siebie, a w zamian za to on pomoże mu wyjść, gdy sam będzie na wolności, załatwi mu adwokata i podaruje dużą sumę pieniędzy. Robert nie jest zainteresowany propozycją, bo chyba w końcu zaczął zdawać sobie sprawę, że był pod wpływem Tomka i postanawia to uciąć. Zdesperowany Tomek wobec takiego obrotu sprawy zmienia zeznania i obarcza całą winą Roberta. Po tym odmawia udziału w wizji lokalnej. Pewnie domyślacie się, jak bardzo nośny był to temat w ogólnopolskich mediach. Wszystkie nagłówki właściwie w jednym i tym samym tonie, a artykuły pełne jakichś dziwnych twierdzeń, na przykład, że w Polsce przybywa wyznawców szatana, albo że Ruda Śląska to centrum polskiego satanizmu. Oczywiście wszystko to nie poparte żadnymi danymi ani badaniami. Po prostu autorzy pisali cokolwiek, żeby teksty się sprzedawały, korzystając z tego, że akurat wszyscy chcą o tym czytać. Nie będę przytaczać innych przykładów, bo szkoda czasu antenowego. Jak ktoś jest zainteresowany, jakie jeszcze wnioski autorzy wyciągali, to odsyłam do tej książki, którą wcześniej wymieniłam. Tam jest dość długi fragment na temat przedstawienia tej zbrodni w mediach. Społeczność Rudy Śląskiej była dodatkowo zszokowana tym, że zarówno Robert, jak i Tomek pochodzili z normalnych rodzin, co niedzielę chodzili do kościoła i oprócz jakichś wybryków w ocenie ludzi związanych z okresem dojrzewania, nie sprawiali większych problemów wychowawczych. Myślę, że już dawno zarówno w moim podcaście, jak i w innych został obalony ten mit, że jak ktoś sprawia dobre wrażenie, a sąsiadom zawsze mówi dzień dobry i dobry wieczór, to nie może być mordercą, więc szerzej nie będę tego komentować. Tym samym to tyle na temat zbrodni i śledztwa. Przechodzimy do samego procesu. W pierwszej kolejności sprawa trafia do Sądu Okręgowego w Katowicach. Tomek i Robert na rozprawie przyznają się do winy i podtrzymują wcześniej złożone zeznania. Każdy dodaje krótką informację od siebie. Tomek mówi, że chciał tylko się dowiedzieć, co jest po drugiej stronie, natomiast Robert przyznaje, że z perspektywy czasu uznaje całą ideę satanizmu za kompletne bzdury. Na rozprawę zostają wezwani m.in. rodzice Roberta, a także mama Tomka. Kobieta korzysta z przysługującego jej prawa do odmowy składania wyjaśnień, natomiast rodzice Roberta decydują się zeznawać. Tata przed sądem wyznaje, że poniósł porażkę w wychowaniu syna, a także, że Robert mógł czuć się wyobcowany, ponieważ gdy na świat przyszła jego młodsza siostra, rodzice całą uwagę skupili na niej. Tym samym oddalili się od Roberta i nie mieli kiedy nawiązać z nim kontaktu. Mama mówi, że czuje się winna i że powinna siedzieć na ławie oskarżonych razem z synem, ponieważ nie poświęcała mu wystarczającej ilości uwagi. Na koniec zeznań zwraca się do obecnego na sali sądowej taty Kamila i prosi go o wybaczenia. Po rodzicach zeznają znajomi Roberta i Tomka. W pierwszej kolejności sąd wzywa Hanię, która na rozprawie jest w bardzo złym stanie psychicznym. Na czas jej zeznań sąd wyłącza jawność rozprawy, więc dziennikarze i obserwatorzy są zmuszeni opuścić salę. Adwokat reprezentujący któregoś z chłopaków składa wniosek o całkowite wyłączenie jawności na czas całego procesu,
Jednak sąd uznaje, że nie ma takiej potrzeby. Pochani zeznają uczestnicy spotkań w bunkrze i wszystkie te zeznania są właściwie w podobnym tonie. Każdy wspomina, że dla nich była to tylko taka zabawa w nastoletnim okresie buntu. Wszyscy kierowali się ciekawością, bo chcieli zobaczyć, jak to jest w trakcie seansu spirytystycznego. Ponadto było mrocznie, a seanse odbywały się poza kontrolą i bez wiedzy rodziców, co dodatkowo podbijało ich atrakcyjność. Mimo że motyw zbrodni oficjalnie określono jako mord rytualny, to w trakcie rozprawy zaczęły wychodzić na jaw interesujące fakty. Robert, znajdując się w ogniu pytań, przyznaje, że miał żal do Kamila i dlatego zdecydował, że to jemu odbierze życie. On i Kamil byli kiedyś bliskimi przyjaciółmi, zwierzali się sobie ze wszystkiego i znali wiele swoich sekretów. W pewnym momencie Kamil zaczął rozpowiadać tajemnice Roberta, to ich poróżniło i spowodowało rozpad znajomości, a Robert chował urazę przez następne lata. Ponadto zarówno Robert, jak i Tomek uważali Kamila za niedojrzałego, ponieważ to on najbardziej naciskał, żeby w spotkaniach brały udział dziewczyny i według nich zależało mu najbardziej na relacjach seksualnych, a nie na wyższych celach, czyli kontakcie z mrokiem. Dodatkowo Tomek postrzegał Kamila jako rywala, a o Karinę był zwyczajnie zazdrosny, ponieważ udało jej się spełnić ambicje, które on sam posiadał, czyli usamodzielnienie się i wyrwanie się z halemby. Oskarżeni zgodnie zaprzeczają, aby byli sektą, nie mieli żadnego guru i szukali po prostu mocnych wrażeń. Potwierdzają to opinie biegłych, według których po pierwsze, wszystkie opisywane rytuały niewiele miały wspólnego z prawdziwym satanizmem, a po drugie te łacińskie hasła wypisane na karteczkach, które technik znalazł w bunkrze, można określić bardziej jako stylizowane na łacinę, nie mające nic wspólnego z wpisami w Biblii szatana. Tomek najprawdopodobniej powymyślał je sam, a później tłumaczył przy pomocy słownika, nie znając nawet podstaw łaciny, przez co na próżno było szukać w nich poprawnej składni czy zachowania zasad gramatyki. W mowach końcowych obrońcy zwrócili się do sądu z prośbą o taki wymiar kary, który umożliwi resocjalizację i przywrócenie sprawców do społeczeństwa, a mówiąc inaczej, pozwoli wychować ich na lepszych ludzi. Robert i Tomek w ostatnich słowach przed wyrokiem poprosili sąd o sprawiedliwą karę, a rodziny ofiar o przebaczenia. Wyrok zapada 31 marca 2000 roku. Obaj zostają uznani winnymi zabójstwa Kariny oraz Kamila, plus Tomek dodatkowo zostaje uznany za winnego podżegania do zabójstwa Hani. W związku z tym sąd skazuje go na dożywotnie pozbawienie wolności, natomiast Roberta na 25 lat z możliwością ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie po odbyciu 15 lat kary. Obrońcy składają apelację i teraz słuchajcie, jak kiedyś działały sądy. Wyrok w sądzie apelacyjnym we Wrocławiu zapada już 6 lipca 2000 roku, czyli 3 miesiące później. Proces nie przebiegł zgodnie z planem obrońców, ponieważ w trakcie jednej z rozpraw pani prokurator ujawniła treść przechwyconych grypsów, które Tomek pisał, gdy siedział w areszcie. Treść wiadomości jest co najmniej szokująca, bo okazuje się, że Tomasz podczas oczekiwania na proces w związku z zabójstwem dwóch osób chciał zlecić zabójstwo kolejnej, tym razem siostry Roberta. Oferował za to 100 tysięcy złotych, a robił to dlatego, że chciał w ten sposób szantażować Roberta i nakłonić go do wzięcia całej winy na siebie. Dodatkowo Tomek podejmował również kontakt ze swoim bratem Jankiem i prosił go o zorganizowanie odbicia. Akcję miał przeprowadzić ich wspólny znajomy Jacek. Chłopak został powołany na świadka i zeznał, że spotkał się w tej sprawie z bratem oskarżonego i w trakcie tego spotkania Janek zaproponował mu najpierw 20, a później 100 tysięcy złotych za zorganizowanie odbicia Tomka oraz dwóch innych więźniów. Podał również detale, które przekazał mu Tomek, mianowicie posiadał informacje, kiedy aresztanci będą przewożeni do Rudy Śląskiej w asyście mniejszej ilości policjantów niż zazwyczaj.
Ostatecznie Jacek się nie zgodził, ponieważ Karina była jego koleżanką i uważał, że Tomek musi ponieść karę za zabicie jej. Sąd apelacyjny podtrzymał wcześniejsze wyroki, natomiast prokuratura wszczęła dodatkowo postępowanie przeciwko Jankowi, któremu postawiono zarzut namawiania do przeprowadzenia ucieczki. Ostatnią deską ratunku dla oskarżonych była skarga kasacyjna, ale to również nie poskutkowało, ponieważ 6 marca 2001 roku Sąd Najwyższy odrzucił kasację. Stało się pewne, że Robert spędzi w więzieniu minimum następne 15 lat, a Tomek być może resztę życia. Po wyroku, ale też już w trakcie trwania procesu, okazuje się, że społeczność zamieszkująca Halembę stygmatyzuje nie tylko samych oskarżonych, ale również ich rodziny. Młodszy brat Tomka jest wytykany w szkole i na każdym kroku uczniowie wypominają mu, że jego brat to morderca. Gdy chłopiec organizuje urodziny, przychodzi tylko jedna osoba, ponieważ pozostali jednogłośnie odwracają się od całej rodziny. W związku z tym mama Tomka podejmuje decyzję o zmianie otoczenia i razem z synami wyprowadza się być może do innej dzielnicy, a może w ogóle do innego miasta. Taką samą decyzję podejmują rodzice Roberta i wraz z córkami wyprowadzają się poza Halembę. To samo rodzina Kamila. Co do bliskich Roberta, wiadomo, że po wyroku utrzymują z nim kontakt i regularnie odwiedzają go w więzieniu raz w miesiącu. Odnośnie mamy Tomka nie znalazłam takich informacji. Jedynie mama Kariny została w halembskim mieszkaniu, a także uznała, że jest w stanie przebaczyć Tomkowi i Robertowi. Mimo to nieczęsto można ją spotkać na osiedlu, ponieważ kobieta kilka razy w roku lata do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka jej starsza córka. Jeżeli chodzi o chłopaków, to obaj odsiadują wyrok w zakładzie karnym numer 1 w Strzelcach Opolskich. Przynajmniej Tomek, bo Robert mógł już ubiegać się o wcześniejsze warunkowe zwolnienie i wiem, że taki wniosek złożył. Jeżeli jednak nie został on rozpatrzony pozytywnie, to wyjdzie na wolność najpóźniej w 2024 roku w wieku 44 lat. W ramach ciekawostki mogę Wam powiedzieć, że w tym samym zakładzie karnym wyrok odsiadywał Mariusz Trynkiewicz. Robert i Tomek w trakcie odbywania kary zachowywali lub też zachowują się spokojnie i nie sprawiają problemów. Tomek ukończył jakąś szkołę zawodową, więc wymarzone studia nie wyszły, ale edukuje się nadal. Z faktów o sprawie to tyle. Nie deprecjonując znaczenia sekt i tego, jak potrafią zmanipulować osoby do nich należące, to czy tutaj mieliśmy do czynienia z czymś na kształt sekty? Według mnie i zresztą zgodnie z opinią biegłych, niekoniecznie. Bardziej była to grupa dzieciaków szukająca mocnych wrażeń, a także obszaru zainteresowań będącego kompletnie w opozycji do ogólnie przyjętych norm. Prawdopodobnie nastolatki chciały się odciąć od świata dorosłych, który wydawał im się po prostu słaby i niepociągający, tym bardziej, że widzieli ten wszechstronny chaos i to, jak bardzo ich rodzice byli w tym zagubieni. Natomiast, jak zawsze, podkreślam, jest to jedynie wyjaśnienie, nierównoznaczne z usprawiedliwieniem. Wiadomo, że w młodości robi się różne głupoty, bo raz, że ma się mniejszą wiedzę o świecie, dwa, mózg się rozwija i potrzebuje nowych bodźców. Tu dodatkowo dochodzi ten aspekt czasu akcji i wiem, że wtedy różnie sobie ludzie radzili, ale jak słabo by nie było, no to odbieranie komuś życia jest po prostu złe. Wielu rówieśników Roberta i Tomka żyło w tych samych realiach, a jednak zakładam, że większość z nich nie odsiaduje wyroku za zabójstwo. Oczywiście to moja opinia. Jeżeli chcecie, w komentarzach możecie napisać swoją. Jak zawsze, wskazana jest kultura wypowiedzi. Na koniec zapraszam Was do wysłuchania ostatniej części, czyli ciekawostek, i jest ich dzisiaj sporo. Dodatkowe informacje i ciekawostki. 1. Niektóre źródła podają, że już po aresztowaniu chłopaków okazało się, że Hania jest w ciąży. Podobno razem z Tomkiem planowali nawet ślub, jednak nie doszło to do skutku.
Przypomnę, że Tomek namawiał Roberta do odebrania Hani życia. Tym samym teoretycznie mogła zginąć nie tylko ona, ale też ich dziecko. 2. Zarówno w zeznaniach Tomka, jak i Roberta przewija się informacja o tym, że byli wręcz pewni, że aby kogoś zabić, wystarczy jeden cios. Gdy okazało się, że tak nie jest i po jednym ciosie Karina i Kamil żyją, byli bardzo zaskoczeni. 3. Bunkier, w którym rozegrały się makabryczne wydarzenia, jeszcze przez wiele lat był miejscem spotkań okolicznych nastolatków. Dopiero w 2013 roku ktoś zamurował wejścia oraz okna. Schron znajduje się daleko od drogi i podobno nie tak łatwo go znaleźć, a okoliczni mieszkańcy niechętnie wskazują drogę. 4. Jeżeli jednak ktoś z Was chciałby zobaczyć, jak to wygląda, to miejsce jest często odwiedzane przez grupy urbexowe, z czego relacje można znaleźć na kilku kanałach na YouTube. Oglądałam jeden filmik właśnie o tym schronie na kanale Urbex History. Uczestnikom nie udało się wejść do środka, bo wejścia były już zamurowane, natomiast pokazują, jak to wygląda z zewnątrz i przez dziurę w ścianie udało im się włożyć kamerkę z latarką, więc widać trochę środek. Link do odcinka znajdziecie w źródłach. Sprawa została przedstawiona również w formie słuchowiska radiowego pod tytułem Sataniści z Rudy Śląskiej. W rolę Roberta wcielił się Adam Woronowicz, a w rolę Tomasza Maciej Brzoska. Link znajdziecie w opisie, ale nie w źródłach, tylko osobno. Słuchowisko nie było moim źródłem i nie wiem, czy polecam, bo słuchałam jedynie krótki fragment, ze względu na to, że po wielu godzinach pracy nad odcinkiem mam już trochę przesyt tą sprawą. To tyle, moi drodzy. Jest to ostatni odcinek przed świętami, więc tym, którzy świętują i lubią ten czas, życzę wesołych świąt. Tym, którzy świętują, ale nie do końca lubią, życzę, żeby było minimum znośnie, a tym nieświętującym życzę po prostu przyjemnych dni. No i każdemu bez wyjątku takiego czasu, jak chcecie, przynajmniej w miarę możliwości.